przez fundacje i przez stowarzyszenia. Te podmioty również bardzo ładnie angażują się w działania w obszarze zdrowia publicznego i no, starają się rozwiązywać problemy zdrowotne, reagują na potrzeby ludzi chorych. Też wiele programów z zakresu profilaktyki onkologicznej jest realizowanych, ale niestety środków też na realizację tych programów jest niewiele. W bieżącym roku wpłynęły 54 projekty. Do realizacji wybraliśmy 16 projektów i średnia kwota przyznana na realizację projektów to jest 4938 zł. Na zakończenie podkreślę raz jeszcze, że wydatki na zdrowie to nie jest tylko koszt, ale jest to przede wszystkim inwestycja i musimy o tym pamiętać i starać się, aby te zadania były w jak największym zakresie realizowane. I zakończę swoje wystąpienie słowami redaktora naczelnego amerykańskiego czasopisma, które zawsze staram się w różnych środowiskach promować, że najlepsze metody nie są owocem badań naukowców pracujących odciętych od świata laboratoriach. Nie tworzą ich też biurokraci. Nie są one dziełem pracujących z konsultantami specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi. Ich twórcami nie są lekarze pracujący z pacjentami, ani nawet eksperci od promocji zdrowia zarządzający programami. Najlepsze metody powstają wówczas, gdy wszyscy ci ludzie działają wspólnie. I dlatego myślę, że ta debata jest bardzo dobrą okazją do nawiązania współpracy, do podjęcia wspólnych działań, bo tak naprawdę każdy może dołożyć się ręką na rzecz poprawy zdrowia publicznego. Dziękuję bardzo. Wielkim wymiarze, w makrowymiarze i w wymiarze mikro, jak Państwo widzicie, jak wiele spraw naszego zdrowia jest w naszych własnych rękach, w rękach również naszych przedstawicieli. Na jesieni mamy wybory samorządowe. Zadawajcie Państwo pytania swoim kandydatom, chociażby o podjętej inicjatywy w ramach profilaktyki zdrowotnej. Proszę Państwa, no, to był aspekt, powiedziałbym, polityczno-samorządowy, a teraz bardziej aspekt społeczny. Mianowicie poprosiłem pana profesora Romana Osowskiego z Kolegium Medium w Bydgoszczy o powiedzenie kilku słów na temat profilaktyki onkologicznej, o jej zamierzeniach i o jej rzeczywistości z ujęcia bardziej społecznego. Bardzo proszę. Pani dyrektor, pani profesor. Panie dyrektorze, szanowni państwo, mówię do specjalistów, a więc jeżeli powiem o czymś, co dobrze znamy, to proszę mnie wybaczyć. Rak jest poważną chorobą, a wyleczenie nie musi być dziełem lekarzy. Otóż tu nie ma próby pomniejszenia roli lekarzy, ale każda choroba jest głęboko osadzona również w stosunku do samego siebie, jak również i w szerokim otoczeniu. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na pewne wydarzenie. Autorką jest pani Nowaczyk, profesor o dużej renomie w Kanadzie, pracująca na jednym z uniwersytetów, genetyk, onkolog i zwróciła uwagę na pewne wydarzenie, które prosiłbym sobie tutaj odczytać. Dwie siostry, matka zmarła na nowotwór, ciocia, wobec tego co zrobić, jedna z nich poddała się operacji, amputacji obu piersi. Druga natomiast, Barbara, zmieniła tryb życia. Schudła 10 kg, zmieniła dietę na niskotłuszczową, wróciła palenie papierosów. Zastanawia się, czy poddać się badaniu genetycznym. Gdyby mnie zapytała, to bym powiedział raczej nie. Rób, co do ciebie należy, a resztę w rękach opuści. To jest też taka dobra zasada, ponieważ genetyki i tak mi nie zmienimy. Więc po co w to wchodzić? Są różne mity. Znam je bardzo dobrze. Jakie są czynniki ryzyka? No, mówiliśmy tutaj już, jest ich wiele, nadwagę, infekcje, lekarstwa, ale są jeszcze inne czynniki. Chciałbym tutaj zwrócić Państwu uwagę na pewne podstawowe